Witam Was serdecznie. Dzisiaj pogadanka taka na luzie, spontaniczna, bez przygotowań. Spisałam sobie tylko pytania, które zadawaliście mi w prywatnej korespondencji, jak również to, co zwróciło uwagę w komentarzach, ponieważ od czasu do czasu przyglądam się im i wtedy mam pomysł na dalsze spotkania. A mianowicie ostatnio poruszałam tematy związane z dźwiękiem, przyglądałam się w sposób bardziej uporządkowany wątkowi strojenia instrumentów na 432 czy 440, czym to tak naprawdę jest, czy rzeczywiście treści, które się pojawiają w bardzo wielu witrynach internetowych, do końca są spójne z tak zwaną obiektywną prawdą, choć oczywiście obiektywna prawda jest bardzo subiektywna, ale jednak tutaj mamy jakieś kryteria w tej przestrzeni, których można się złapać, żeby totalnie nie pogubić się. I zresztą możliwość komunikacji jest w obszarze ludzkiego doświadczenia właśnie z poziomu systemowego, no bo poprzez języki, które są osadzone w sztucznym konstrukcie Ziemi Fantomowej, na której jesteśmy. I teraz, ponieważ mówiłam również o skali solfeżowej, też się pojawiły też pytania. Ja wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że zmiana postrzegania swojego warsztatu pracy może być bardzo niewygodna, bo tak jak w moim przypadku, posiadałam skalę dźwięki Fibonacciego 9, za które też słono w pewnym czasie zabuliłam. No i w miarę jak się edukuję i uświadamiam sobie i obserwuję, jak ludzie się zachowują pod wpływem pewnych dźwięków, no budzi to we mnie, powiedzmy, chęć zgłębienia i dotarcia bardziej do celu. Ponieważ my nie jesteśmy z racji tego, że jesteśmy w obszarze, w którym jakby są dwa światy i w nas są te dwa światy, spirala organiczna i nieorganiczna, i one w nas funkcjonują, dlatego w ogóle możemy tutaj żyć i jakby w ogóle mówić o tym, że istnieją dwie matryce, bo te dwie matryce są w nas, w każdym z nas. Nikt tutaj nie jest reprezentantem absolutnie jednego ciągu matematycznego. No tak nie jest. No więc w związku z pogłębiającą się wiedzą z dnia na dzień te kamertony solfeżowe znalazły się w magazynku, no i pewnie już z tego magazynku nie wyjdą, bo zapewne nie będę ich sprzedawać, bo mam taki zwyczaj, że jeżeli odkryję, że coś jest niewłaściwe, no to zapewne nie będę chciała nikomu, kto jest w przestrzeni poszukujący, wsadzić kitu. No tak samo było z kamertonami aluminiowymi, które po prostu wylądowały w śmietniku, no bo nie śmiałabym komukolwiek proponować czegoś, co wiadomo, że już z tego powodu, że jest to materiał, czyli aluminium, który jest dla nas bardzo szkodliwy, no nie będę na pewno tutaj sprzedawać takich rzeczy. Wychodzę z założenia, że jeżeli mam cokolwiek sprzedawać czy odsprzedawać, to jest coś, co sama lubię, a po prostu potrzebne mi są na dany moment pieniądze i nie jest to konieczne, żebym to również miała. Natomiast to jest tak, że to jest jedyne kryterium, którym się kieruję, jeżeli jakikolwiek towar bym sprzedawała. No i teraz tak to jest, że w naszym życiu mamy różne aktywności, mówimy o różnych rzeczach. Wielokrotnie się spotkałam z takim zarzutem, że ja coś 5 lat temu mówiłam inaczej. Ja umiem spojrzeć krytycznie na błędy umysłu idioty, który przejawia się w różnym stopniu na każdym etapie naszego życia.
I powiedzmy, potrafię się z tego zaśmiać i jak ostatnio stwierdziłam do koleżanki, mówiąc jej, że chyba moją misją na ziemi jest pokazywanie, jak nie być idiotą podczas przerabiania na swoim poziomie umysłu idioty. No i to chyba będzie odpowiedź na wszelkie zarzuty, że z moich ust wyłaniały się jakieś informacje w przeszłości, dla mnie dalekiej przeszłości, bo 5 lat w kontekście rozwoju i wyganiania idioty spod swojego dachu, to jest naprawdę długi czas, jeżeli ten proces jest intensywny. Ja bym to porównała do sytuacji, w której powiedzmy, że ktoś przychodzi do ciebie sprzątać, jesteś zadowolona ze sprzątania, wszystko jest w porządku i w pewnym momencie widzisz, że ten ktoś okrada cię po prostu. No więc co? Z przyzwyczajenia utrzymujesz tę osobę na garnuszku? No nie. Z dnia na dzień mówisz do widzenia. Albo robisz to tak, żeby ta osoba już nie chciała do ciebie przyjść. I tak jest w życiu. Jeżeli używamy kamertonów takich czy innych, czy też kolegujemy się z kimś, kto już jakby jego rola w naszym życiu, czy rola sprzętu się skończyła, bo doszliśmy do krawędzi przepaści, to wiadomo, że jakby wchodzimy na nową ścieżkę i to nie oznacza negatywnej zmienności, ale raczej otwartość umysłu na doświadczanie różnych przestrzeni. Czyli tym bym chciała zakończyć jakiekolwiek dywagacje na temat, czego ja nie robiłam albo mówiłam w przeszłości. Ja jestem osobą, tak mi się przynajmniej wydaje, dosyć elastyczną i jeżeli w pewnym momencie kontaktowania się z kimś albo robienia czegoś wspólnie dochodzę do wniosku, że nie jest to dla mnie wygodne. Staram się tego już nie interpretować, bo wszystko będzie subiektywne. Natomiast zamykam daną aktywność i to jest wszystko. I pozamiatane, krótko mówiąc. Staram się jednocześnie nikogo nie uszkodzić w takich procesach, które może u mnie są bardziej dynamiczne niż u sąsiada czy sąsiadki. I teraz następne pytanie było. Mówi pani o tym, że słuchanie muzyki z komputera jest szkodliwe, to dlaczego sama pani tworzy? Powiem jedno. Każdy z nas jest zanurzony w tym matriksie, w tej przestrzeni, którą zna umysł, bo umysł funkcjonuje tylko i wyłącznie w przestrzeni fantomowej linii czasowej, czyli śmiertelnego kwiatu życia. Umysł nie funkcjonuje w obszarze organicznej matrycy, bo umysł jest oprogramowaniem sztucznym. Czyli oprogramowaniem zgodnie ze spiralą, z zasadami ciągów liczbowych, że tak powiem, czy też w spirali Fibonacciego to się wszystko odbywa. Czyli w sztucznym, śmiertelnym kwiecie życia. W angielskim mówi się też dark flowering. Różne są określenia. Natomiast jeszcze słyszałam określenie, że jesteśmy zainfekowani. No, jesteśmy zainfekowani kodami upadających systemów gwiezdnych. A też można w ten sposób. Wszystko zależy od tego, czym się na ten moment interesujemy, jakiego słownictwa używa, powiedzmy, ktoś, kto przekazuje informacje, które wydają się na ten moment spójne, bo to jest wszystko na ten moment. Potrzebne jest coś, później okazuje się niepotrzebne, więc ta zmienność jest potrzebna, a to nie tyle zmienność, nie bycie chorągiewką na wietrze, natomiast zmienność wynikająca z rozwoju. No jeszcze może jeden przykład przytoczę, może taki właśnie chorągiewki na wietrze, gdzie powiedzmy jednego dnia ktoś mówi o wędrówce do piątego wymiaru, jakimś wyimaginowanym wzorcu piąty wymiar. No wiadomo, że to jest ściema agenturalna, te opowieści o piątym wymiarze, ale to już pozostawmy. No więc jest bajka piąty wymiar, po czym ta sama istota, pewnie się domyślicie, zakłada na Sylwestra kożuch czy tam futro w szachownicę. No i jeżeli ktoś umie połączyć kropki, no to w tym momencie wiemy, w jakiej przestrzeni kody genetyczne jakby wibrują w danej istocie.
I oczywiście nie ma co się już teraz dalej pochylać nad ocenianiem. Może dla mnie to jest tylko jedno. To jest informacja. Informacja, że dana istota doświadcza kodów upadającej linii czasowej. I wystarczy. Idziemy dalej. I teraz dlaczego ja tworzę muzykę właśnie elektroniczną? Ponieważ jest to moja zabawa w obrębie Matrixu, a póki co umysł ludzki nie zna zabawy w technologię i elektronikę w przestrzeni kwiatu wiecznego życia, czyli w obrębie spirali krystal. Bo nawet jeżeli spróbujesz nastroić swój jakikolwiek instrument wedle zależności, czyli po prostu ustalisz ciągi liczbowe, czyli ciągi harmoniczne, według geometrii skali krystal, czyli osadzonej na drzewie prawdziwego życia, czyli na siatce Katara, to jest znowu kejlontyczna wiedza, to w tym momencie, jeżeli odpalisz taki instrument, czyli zaczniesz na nim grać, niech to będzie gitara najprostsza, czy jakaś harfa. Akurat ja posiadam takie strunowe, trzystrunowe instrumenty i w związku z tym dokonuję oceny w związku z jakimiś moimi próbami dostosowania instrumentów znanych mi do może jakichś częstotliwości, które może byłyby dla nas korzystne. No ale okazuje się, że jeżeli nastroisz na te wyliczone częstotliwości, to się kupy nie trzyma i wracasz do spirali Fibonacciego, w obrębie której jest również 430 strojenie na 432. O tym już dłużej mówiłam, ale powiedzmy jeszcze w tym kontekście troszeczkę to rozwinę. Czyli nasze umysły mają pewne kryteria, kierują się pewnymi kryteriami, co jest harmonijne, co jest nieharmonijne, co jest rozpoznawalne przez umysł. Umysł właśnie funkcjonuje w oprogramowaniu, w obrębie pitagorejskich ciągów liczbowych na przykład, tak? To jest wszystko zamknięte, jakby zamknięta przestrzeń Matrixu. Ale czy umysł, który tworzy w tej przestrzeni i dzieli się taką muzyką z innymi ludźmi, czy może tworzyć w obrębie o inne skale? No może, pewnie jakaś eksperymentalna muzyka może powstać. Czy tego będzie ktokolwiek słuchać? Raczej nie. To się po prostu nie da. I jeżeli mamy rozstrojony instrument, to właśnie taka skala brzmi podobnie do rozstrojonego instrumentu. I dlaczego? To wynika po prostu z tego, że nasze wyobrażenie życia, wyobrażenie piękna i harmonii jest osadzone na parametrach Matrixu śmiertelnego. Tego, który tutaj nam został w tych pięciu żywiołach zaoferowany, a jak wiemy, również systemem. Na przykład medycyna chińska to też jest gwiazda pięcioramienna, pięć żywiołów. Tyle tylko, że jeżeli my nie umiemy ogarnąć się i zrobić porządku w obrębie tych pięciu żywiołów, czy w obrębie swojego życia matrixowego, w którym jest zakładanie rodziny, w którym jest zarabianie pieniędzy, w którym jest edukowanie się i tak dalej, to wtedy my w tym matrixie po prostu nie możemy związać końca z końcem i również komunikacja z innymi ludźmi jest niemożliwa, bo absolutnie wszyscy komunikujemy się w obrębie spirali Fibonacciego. Natomiast komunikacja ta, która jest poza tą spiralą, to jest już to, co się dzieje poza słowami. I wtedy rozumiemy, dlaczego, powiedzmy, jeżeli spotykamy się z kimś i jest nam z nim dobrze,
To po prostu są oddziaływania nie z poziomu spirali Fibonacciego, tylko z poziomu właśnie organiki, z poziomu tego naszego prawdziwego ja, z którym również jesteśmy jakby zżyci. Tyle tylko, że umysł neguje to, czego nie widzi, nie słyszy, nie może posmakować, bo umysł rozpoznaje tylko spirale, nic poza tym. Poza tym całe nasze ciało jest też zbudowane w oparciu o spirale. I teraz odrzucenie, twierdzenie, że najlepszą metodą ucieczki, bo niektórzy są na etapie ucieczki i czekania na coś, najlepszą metodą na to, żeby się, nie wiem, pofrunąć czy oświecić, to jest oddalenie się na łono przyrody i po prostu robienie nic. No to, no oczywiście takie doświadczenie też jest możliwe, że wynosimy się gdzieś w przestrzeń dziką i tak dalej. Ale zazwyczaj po takim okresie takich doświadczeń przychodzi drugi okres, kiedy znowu wracamy do Matrixu, bo na przykład musimy zarobić, bo jakoś tak chleba nie ma. Czyli tutaj nie ma co walczyć ani z jedną, ani drugą przestrzenią i nigdzie uciekać. To doświadczenie obejmuje dwie przestrzenie naraz. Ponieważ w naszych genach są zarówno kody genetyczne, które są oparte o tak zwane anielskie geny ludzkie, bo takie są też określenia w Kejloncie. Krótko mówiąc, geny prawdziwego człowieka, pierwotnie stworzonego w oparciu o organiczną matrycę, ale również są w nas, jakby ktoś powiedział, gadzie elementy, czyli kody związane z życiem, z pochodzeniem z upadających systemów gwiezdnych, czyli w odwróconej, czyli w rzeczywistości odwróconych Merkab. No i ja postaram się oczywiście przygotować coś na ten temat, jak to się stało, że Ziemia się znalazła w tym punkcie dramatycznym, w którym się znalazła i co się działo w przestrzeniach takich bardziej templaru planetarnego, jak próbowano nami zawładnąć, jak nadal jest, toczą się, że tak powiem, wojny templarowe, że tak powiem. Natomiast o tyle jest dobra sytuacja, że już Ziemia weszła na fazę odzyskiwania, zrównania z galaktyką Andromedy, z której się wywodzi. I dla waszej informacji jeszcze wam podam, ciekawe, że my wywodzimy się z galaktyki Andromedy. No to się często pojawia również w grach komputerowych, bo wiem, bo mój syn lubi gry komputerowe. To się pojawia w różnych filmach, ale oczywiście wszyscy słyszeli takie słowo, ale wielu ludzi nie wie w ogóle, o co chodzi. Tak, galaktyka Andromedy M31. I teraz co ciekawe, jak wrzucisz na stronie NASA, oficjalnej stronie NASA, galaktyka Andromedy M31, to będzie tam informacja, że my się wywodzimy, galaktyka Drogi Mlecznej wywodzi się właśnie z tego miejsca w kosmosie niejako, raczej w uniwersum, już nie będę tutaj wchodzić głębiej, natomiast tam jest taka informacja i też jest informacja o czarnej dziurze. Oczywiście oni mieli nadzieję, że nas ta czarna dziura fajnie wciągnie i zje, no ale to się już nie uda. I przechodząc dalej, bo to jest temat znowu bardzo głęboki, jak mi się uda, to nagram coś na ten temat, ale tutaj też muszę się przygotować graficznie, żeby to było w miarę jasno przedstawiane. Czyli tworząc muzykę, bawię się w co? Bawię się w obrębie Matrixu, ale nigdy nie podchodzę do komputera, do programów muzycznych, jeżeli jestem w złej formie. Jeżeli czuję się fizycznie wyczerpana czy słaba, to nigdy nie robię sobie większej krzywdy, ponieważ wtedy mogę się troszkę popsuć i zniekształcić, kiedy jestem wyrównana, wyspana i tak dalej. I robię tylko tyle, dopóki nie poczuję, że już mnie trochę posiekało. To pole, te wibracje mi trochę posiekały. Także każdy z nas jest w jakimś stopniu jedną nogą tu, drugą nogą tu i nie ma istoty prawie, że na Ziemi, która by była tylko w obszarze organicznym. Myślę, że w ogóle nie ma takiej możliwości, bo Ziemia jest
pod wpływem jednej i drugiej matrycy. Poza tym, dopóki jesteśmy w systemie monetarnym i dopóki stan świadomości, globalny stan świadomości jest tak opłakany, jak jest, no to mówienie, że jest możliwa ucieczka z systemu, totalne uwolnienie z Matrixu jest niemożliwe. Chociażby z tego powodu, że my jesteśmy elementem Matrixu z powodu budowy ciała, a więc jesteśmy śmiertelni. Przynajmniej w 99,9% jesteśmy śmiertelni. Ja zostawiam sobie tą 0,1% na przestrzeń nieznaną mi. I teraz następna rzecz. Czy słuchanie pani ma sens, skoro to wszystko jest przez komputer? Ja chciałam tutaj właśnie o jednej rzeczy powiedzieć, że człowiek, który wypowiada się na łamach komputera, znaczy poprzez cyfrową technologię i ten program jest poddawany oczywiście obróbkom YouTube'owym i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że tutaj jest znowu element nieorganiczny, chociażby to, że słowa są w obszarze nieorganicznym, ale jest jeszcze drugi element niewidzialny, który się wyraża też poprzez barwę głosu, poprzez ta energetyka może kogoś przyciągać albo kogoś odpychać. I teraz to przyciąga to są właśnie rzeczy, które się dzieją w obszarze tak zwanej transmisji energii bardziej subtelnych, ciała plazmowego, ciał świetlistych, wszystkiego tego, czego nie widzimy, czego umysł nie zna, no chyba, że jakby rozkminia trochę intelektualnie te rzeczy. Natomiast my tego nie możemy namacać, możemy tylko powiedzieć, że jest fajnie mi się słucha kogoś, nie fajnie. I wiadomo, że jeżeli rezonans kiedy się pojawia, no wtedy kiedy mamy zbliżoną ilość jakby wibracji w sobie, nasze kody genetyczne wibrują powiedzmy w podobnych rezonansach, no w podobnych częstotliwościach, to wtedy przyciągamy siebie i chcemy czyjeś audycje słuchać. Oczywistym jest, że moje audycje nie przyciągną istot, które wibrują, są zanurzone w kodach, totalnie w kodach upadających systemów gieznych. To są często ludzie, którzy są w zasadzie tylko w systemie albo chociażby używają różnego typu skale i to jest dla nich aktualne i oni tego nigdy nie zmienią po prostu, bo ich kody genetyczne dotyczą, ich jakby kody genetyczne dominuje w nich. Ktoś by powiedział, nie wiem, element gadzi, tak? Bo to jest często używane, ale to są kody, które dotyczą upadających systemów gwiezdnych, bo jesteśmy mieszankami. Dlatego część ludzi tutaj zajmuje się tam rozpatrywaniem, a czy ta twarz wygląda jak jaszczur, a może to, a może to. Co tak naprawdę już nie ma większego znaczenia, bo wiadomo, że każdy tutaj ma w sobie i tego jaszczura, że tak powiem, i tą, nie wiem, modliszkę, czy jeszcze kogoś, ale to jest tylko kwestia ilości, dominacji, ile w kim jest, jakich wibracji. No i tak, jak tutaj przychodzimy, to ulegamy automatycznie zainfekowaniu tą spiralą. No, tą spiralą. Więc to tak by była odpowiedź, dlatego zawsze fajnie jest, jeżeli człowiek sobie już to uświadomi, że jeżeli ja dana informacja, czy przekaz, czy śpiewanie pasuje, bo chce się słuchać, po prostu jest fajnie, no to robimy to, bo to jest nasza przyjemność. Dopóki mnie cieszy tworzenie muzy, choć jest to w obrębie spirali Fibonacciego, tak, ale za tą muzą jeszcze idzie przekaz, za tą muzą jestem też jeszcze ja w innych przestrzeniach. I nie tylko przekaz słowny, ale przekaz energetyczny, bo to jest równolegle się dzieje. Te dwa światy się splatają. Jeżeli jest przyjemnie, no to wtedy to uczestniczymy w tym. Jeżeli nie, odchodzimy i jakby nie warto nawet się później już nad tym pochylać, co nam nie pasuje, bo ocenianie tego, co nam nie pasuje, no oczywiście nie ma żadnego absolutnie sensu.
Teraz tak, jak się w takim razie zresetować, jak wyrównać się z polem organicznym ziemi, skoro wszystko i muzyka, i rozmowa z ludźmi, ona nas infekuje. Cisza, przede wszystkim cisza. Ktoś by powiedział, że nie ma ciszy. No nie ma ciszy bezwzględnej, tak? Ale jest cisza. To jest tak jak z jedzeniem. Sięgamy po jedzenie ekologiczne. Ktoś powie, nie ma ekologicznego. Oczywiście, że nie ma ekologicznego. W pełni ekologicznego nie ma, tak jak nie ma człowieka zdrowego na ziemi. Nie ma takiej nawet jednej istoty ludzkiej. Ponieważ wszystko jest w spirali umierającej i chorującej. Jedzenie jest zatrute mniej lub bardziej. Ale tu jest kwestia wyboru pomiędzy mniejszym złem, a większym złem. Czyli wybieramy sobie to, co daje nam poczucie, że nie szkodzi nam aż tak. A więc reset. Reset, woda to jest najlepszy reset. Kąpiele. I nawet ktoś by mógł powiedzieć, no tak, ale w wodzie są różne substancje chemiczne i tak dalej. Nie szkodzi, ale woda to jest cały, to jest jakby aktualnie naniesiona jest na wodę informacja, co dzieje się z wibracją ziemi. Czyli ja uważam, że najlepszym nośnikiem plazmy jest woda. I może sobie być nawet chlorowana. Bo to są te elementy, które są zanieczyszczeniami, tak? Ale my mamy dostęp do, jakby pomimo tego, mamy do czegoś dobrego dostęp. I to jest tak, jak plazma na ziemi jest, ona idzie. Gdyby nie przeszkadzano harpem i innymi instalacjami, no to byśmy już wszyscy fruwali. Ponieważ przeszkadzają, bardzo walczą z tym, bo nie chcą stracić ziemian. W związku z tym, co się dzieje, no to trwa, te procesy trwają długo, to jest poszatkowane. W tym bierze udział bardzo wiele świadomych istot, które wiedzą, co robią, współpracując jakby z innymi w obszarze Templaru Planetarnego. Także natura. Też można by było powiedzieć, że wszystko jest zmienione. Tak, wszystko jest zmienione, ale natura nie opiera się wpływom tym, które są bardzo silne, czyli napływom takich energii, takich frekwencji, które jednak przeważają nad tymi, które są dla nas niekorzystne. I jeszcze zwierzaki, które tak samo jak i drzewa, trawa, rośliny poddają się, po prostu są elastyczne i poddają się przemianom, tak również i zwierzaki, nawet jeżeli to są zwierzaki, które nazywa się hybrydami. Ale to jest nieważne. To jakby tak naprawdę hybrydą jest każdy z nas. W mniejszym lub większym stopniu. Teraz tak, czy są jakieś skale organiczne dobre dla ciała? Tak, skala krystal, na którą nie da się nastroić żadnego instrumentu, bo wykorzystanie jej w celach znanej nam muzyki nie jest możliwe. W związku z tym, że nie ma, że wszystkie kamertony są strojone na, są te, które są w obrębie skal, są strojone na Fibonacciego, czyli ciągi liczbowe, strój Pitagorasa, no to jest Fibonacci. To, jeżeli to też jest Fibonaccim, to w takim razie, czy stosować kamertony? Można stosować planetarne, nie dlatego, że ja z nich korzystam, tylko dlatego, że one nie wpisują się w żadną skalę i można ich działanie porównać do działania właśnie trawy, drzewa, natury, ziemi. Po prostu są to elementy naszej galaktyki Drogi Mlecznej, która tutaj też poddaje się wpływom, które mają miejsce i w obszarze ziemi, w obszarze całej galaktyki, czyli napływ strumieni plazmy, ciało plazmowe dotyczy to wszystkich innych też elementów naszego układu galaktyki Drogi Mlecznej, więc to jest tak. Więc najważniejsze, żeby po prostu nie zakładać sobie jakby kajdan, których już nie trzeba sobie zakładać. Fibonacci to są kajdany.
Czyli przytomne posługiwanie się tym, co jest wpisane w tą przestrzeń upadającą. Czyli to, co dąży do, zmiany człowieka i do zmiany człowieka, i w tym celu zostały zresztą podane szczepienia i są proponowane boosty dodatkowe, no ponieważ są wprowadzane kody genetyczne upadających systemów wieznych. A w ten sposób w momencie, kiedy jest napływ strumienia w spirali Fibonacciego, no to wtedy większość genów, ta ilość genów, która przeważa, tych kodów, które przeważają, rezonuje i wtedy można bardzo łatwo przeciągnąć takie istoty do już na umierającą linię czasową. Zresztą mamy bardzo często takie obserwacje, że ludzie w rodzinach, którzy to zrobili, poszli tą drogą, czyli takie jest ich doświadczenie. Już nie mamy z nimi specjalnie kontaktu na takim poziomie trochę głębszym. Teraz jeszcze co tu mamy? Jakiej muzyki słuchać, żeby się nie popsuć? Muzyki naturalnych instrumentów, które nie są, nie mają, znowu nie są w obrębie żadnej skali. Misy, gongi, generalnie dźwięki planetarne, które mogą być w obrębie na tubach harmonicznych i na kamertonach, bo tutaj się tym nie popsujemy. Ja może jeszcze podkreślę, że kamerton sam w sobie to jest taki instrument, który tak naprawdę służy do tego, żeby przystawić go do punktu akupunkturowego, bo z kamertonami pracuje się w ideologii medycyny chińskiej. Tak? Czyli takiego systemu, który robi porządek w obrębie pięciu elementów, czyli w obrębie czego? W obrębie tej siatki znanej. Jeżeli my przykładamy taki kamerton, to fala dźwiękowa, bodziec dźwiękowy natychmiast jest przetwarzany na sygnał elektryczny. Tutaj nie ma czegoś takiego, że fala dźwiękowa wędruje po meridianach. No takie treści oczywiście spotyka się gdzieś tam w przestrzeni rozmów ludzkich. Natomiast tu żadna fala dźwiękowa nie płynie. To jest tylko sygnał. Generalnie tu wszystko polega na włączaniu, wyłączaniu. On, off, on, off. I tutaj nigdzie nic nie płynie, bo to jest iluzja płynięcia. Tak jak ktoś powie, że się światełka na choince wędrują z góry na dół. One nie wędrują, tylko się one włączają w odpowiednim zsynchronizowaniu i jest wrażenie, że leci sobie fala z góry na dół. Natomiast tu się nic nie porusza. Także z kamertonami jest taka historia, że my przykładamy kamerton, wyzwalamy bodziec elektryczny. Jeżeli ten bodziec wytwarzamy kamertonem, który się nie wpisuje w Fibonacciego, to my tego człowieka nie ufiksujemy w tej skali, której my nie chcemy już wprowadzać na poziom ciała fizycznego. I po co my teraz to robimy? Po to, żeby udrożnić przepływy w meridianach. A jeżeli utrożnimy, to automatycznie punkty akupunkturowe staną się również drożne do tego, aktywne będą do tego, żeby linie aksjatonalne, które łączą nas z całą resztą, całą kreacją zewnętrzną, ze wszystkim, później z Ziemią, z galaktyką i tak dalej, żeby to wszystko się połączyło w sieć i żebyśmy nie pozostawali w odcięciu, bo w momencie, kiedy jesteśmy odcięci, a czym jesteśmy odcinani. No oczywiście odcinani jesteśmy również plastikowymi ubrankami, które nie wibrują, tak? Czyli te wszystkie poliestry i tak dalej. Różnego rodzaju substancje, które są ładowane do płynów do mycia, do kremów i tak dalej. Także tam jest cała masa metali ciężkich, różnego rodzaju. No chociażby, nie wiem, dodawanie cynku do różnych maści, żeby skóra wyglądała ładniej, czy blokady przed
promieniowaniem UV i tak dalej. Więc tutaj na każdym kroku są zakładane blokady. No oczywiście już nie mówię o tatuażach, o których wspominałam. Jest to bardzo skuteczne zablokowanie całego systemu połączeń. No i jeżeli jesteśmy coraz bardziej świadomi tych rzeczy, no to zaczynamy ich unikać i po prostu wchodzimy na coraz wyższy level i to doświadczenie staje się coraz przyjemniejsze, krótko mówiąc, jeżeli coraz więcej wiemy i jest nam lepiej z poziomu ciała i tak dalej. Więc tak jak mówię, my musimy nauczyć się świadomie rozróżniać, co jest dobre, co jest złe, a jeżeli, ponieważ w pełni nie możemy rozróżnić bo przez to, że w nas wibrują różne informacje, to my nie mamy takiej możliwości czystego rozróżniania. Czyli to rozróżnianie też temu pomagają takie przekazy, które nas na dany moment przekonują i wydają się być słuszne. W moim przypadku przekazy Isha Ashayana wydają mi się słuszne na ten moment. Ja nie wiem, co ja za rok powiem. Także znowu, żeby nie przywierać do tego, co było, bo my nie wchodzimy nigdy do tej samej rzeki. Ja wróciłam do tematu wiedzy kejlontycznej po 7 latach, bo zbliżyłam się do niej na 3 lata w 2012 roku. Później była przerwa i znowu się odpalił, jakby to samo źródło informacyjne się odpaliło już z innym zrozumieniem, już z gotowością do analizowania rzeczy, które kiedyś były dla mnie w ogóle nie do przejścia. I to jest pomocne. W momencie, kiedy już jakby to obudzenie nastąpi, no to nie będą nam potrzebne tego typu materiały, tego typu słuchanie, tego typu audycji i jakby to są nasze normalne procesy przypominania sobie siebie. I jeszcze właśnie, jeżeli zarówno 432, jak i 440 to jest Fibonacci, to w takim razie jedno i drugie jest złe. Nie, dlatego że jeżeli mamy wybierać w tym, co jest, to tak jak mówię o tych roślinach, wybieraj to, co jest mniejszym złem. 432 daje mniejszy nacisk na siatki, bo jest mniej niekompatybilny z nami. Czyli on daje lepsze odbarczenie, on robi porządek w siatce Fibonacciego, ale lepsze i lepiej to, krótko mówiąc, odbieramy. Ale to nie jest żaden dźwięk natury. No, po prostu, żeby to rozróżniać. To jest dźwięk, który jest jakby takim naszym pomostem pomiędzy całkowitym złem, a całkowitym dobrem. No, powiedzmy takie sobie przenośnia taka, więc jeżeli już mamy grać na gitarce, no to sobie stroimy ją oczywiście w 432, bo to będzie dla nas lepsze. Jeżeli przyjdzie taki dzionek, że odpali się zupełnie inne spektrum jakby możliwości doświadczenia dźwięku, a jakieś pomysły nam się wyłonią, to fajnie, będziemy dalej wędrować. Więc myślę, że na tej zasadzie, ale oczywiście podczas, kiedy wykonujemy sesje takie już terapeutyczne, dźwiękoterapeutyczne, no to bym nie sięgała po te instrumenty na Fibonacci. Po to bym nie sięgała. Jeżeli się bawimy różnymi instrumentami, które są strojone, no to strojemy je na 432. No i to już jest duży krok do przodu. Także słuchanie, ktoś mi powiedział, taka wysoko rozwinięta istota i na Spotify wpuszcza utwory. Ja nie wiem, czy jestem wysoko rozwinięta, czy nisko rozwinięta. Jestem w procesie rozwijania się póki co i cieszy mnie uczestniczenie zarówno w życiu tym, które jest mi znane, jak również zanurzanie się w przestrzenie, które odkrywam w sobie. Natomiast jestem normalnym człowiekiem, który tylko zauważył, że jakby umysł ego już nie jest decyzyjny tutaj, znaczy nie zarządza moim życiem, natomiast on się słucha mnie i ja umysł ego wykorzystuję do zabawy w przestrzeni Matrixu, który znam. I tak bym tutaj ujęła, a bardzo się cieszę, że jestem na Spotify, ponieważ jest to moja zabawa w Matrix.
i tym miłym akcentem, ale dzisiaj przyspieszenie zrobiłam, no. Także dobrze, moi kochani, ja biorę pod uwagę, co tam piszecie. Jeżeli coś jest takiego, co mówię, wpada mi w oko, a raczej w ucho, albo no po prostu pochylam się nad danym pytaniem, nad daną treścią, chętnie na to odpowiadam, jak również wszelkie wątpliwości, które trzeba rozwiać, to staram się rozwiewać, na ile mi mój umysł na to pozwoli. Przytulam bardzo mocno, łączmy się w polu miłości bezwarunkowej serduchami. Nie, jak ktoś powiedział, że serducho to brzmi niedobrze, to brzmi jak kawał mięsa. Serduszkami, serduszkami w takim razie. Buziaczki.